Hej, z tej strony Case, kanał Case i mam dzisiaj dla Was dwa mocne laptopy gamingowe. Jednego z grafiką GeForce RTX 4070, a drugiego z RTX-em 3070. A to jest oczywiście świetna okazja, aby je porównać i sprawdzić, ile zyskamy kupując tego pierwszego, czyli ten nowy model z RTX-em 4000. Wyższe cyferki, wiadomo, znaczy, że jest lepsze. Odwieczne prawo natury. Czy tak będzie i tym razem? Zaraz się przekonamy. A więc co my tutaj mamy? Mamy naprawdę dwa mocne lapki. Jeden to Gigabyte Aorus 5 SE4 i 7K12700H, 16 RAM-u DDR4 o taktowaniu 3200 MHz i RTX 3070 o maksymalnej mocy 130 W. Drugi natomiast to Aorus 15 BSF i 7K 13 generacji, a więc najnowsza, 13700H, 16 RAM-u, ale DDR5, szybszy RAM o taktowaniu 4800 MHz i do tego najnowszy RTX 4070 o maksymalnej mocy 140 W. Zanim przejdziemy do testów, omówmy sobie pokrótce dwa te laptopy. Na początek może Aorus 5 SE4, czyli to ten starszy model z RTX-em 3070, aktualnie za niecałe 7200 zł. Standardowy rozmiar 15,6 cala, wykonany w całości z plastiku. Wykończenie bardzo specyficzne, ponieważ jak sobie spojrzycie z bliska na krawędzie, na tył, no wszędzie są jakieś wystające małe elementy, które będą łapać kurz na pewno. Ogólnie ten laptop wygląda według mnie na trochę starszego niż faktycznie jest, a przynajmniej dopóki go nie otworzymy, to znaczy nie podniesiemy klapy matrycy. Bo okazuje się, że Aorus 5 ma bardzo cienkie ramki, naprawdę jedne z cieńszych na pewno jakie widziałem. Też na górnej krawędzi nie ma kamery z tego co widzicie, ona jest na dole. Powiedziałbym, że to jest top ciekawych miejsc na kamerkę w laptopie, ale zwycięzcą w tej kategorii nie będzie, bo jest taki laptop, który ma ukrytą kamerę w klawiaturze. A jak wiecie co to za laptop, to dajcie znać w komentarzu. Pomijając jej bardzo ciekawe umiejscowienie, jeszcze ciekawsza jest chyba ta zaślepka. Nie wiem jakie jest wasze zdanie na temat tej zaślepki, ona wygląda jak taki jakiś przełącznik jakiegoś sprzętu z lat 90. Tak więc to nie jest zbyt fajne, ale to oczywiście kwestia gustu. Tak samo jak nie są zbyt fajne według mnie te wykończenia przy zawiasach, te plastikowe elementy, które tu widzicie. One oczywiście nie mają żadnej funkcji, takie po prostu są. Laptop od razu krzyczy, zobacz, można na mnie grać w gry, bo mam jakieś dziwne kształty. No a wisienką na torcie jest ten wzorek tutaj. Piękny i tu również mam porównanie, które mi przyszło do głowy, mianowicie ten wzór. To wygląda trochę jak ten mały, biały obrus, który się kładło kiedyś na telewizorach kineskopowych. Wróćmy sobie jednak do tego, co w tym laptopie jest, jak sobie go otworzymy, to znaczy jak podniesiemy matrycę. Ten laptop ma pełny układ klawiatury, pełny to znaczy razem z sekcją numeryczną, a jak widzicie, miejsca po bokach jest naprawdę mało. Przez te cienkie ramki wokół matrycy zmniejsza się cała powierzchnia laptopa, więc też jest mniej miejsca na palmreście. Tutaj mamy dosłownie 3 mm z prawej i lewej strony, to znaczy z jednej 3, z drugiej 3, to jest bardzo mało, a cały czas mamy pełną klawiaturę. Tutaj Gigabyte zasługuje na pochwałę. Sama klawiatura pracuje cicho i ma 7-kolorowe podświetlenie podzielone na 3 sekcje. Touchpad jakiś duży nie jest, natomiast wykonany z bardzo fajnego, śliskiego tworzywa. Natomiast kolejny minus to niezbyt wygodne umiejscowienie złączy, ponieważ zasilanie mamy, ładowanie laptopa mamy na środku prawej krawędzi, więc naprawdę daleko ten kabel idzie. I jeszcze z prawej strony, gdzie zaraz obok trzymamy mysz, a jak trzymamy mysz z prawej strony, to jeszcze mamy tutaj dwa USB-ki też bardzo blisko nas. Ostatnio taki układ podobny widziałem w Asusie TUF Dash, tak więc nie jest to najwygodniejsze, raczej te złącza troszkę powinny być przesunięte do tyłu, ale mamy ich dużo. I to jest plus. Mamy 3 USB-ki 3.2, USB-C z Thunderboltem, HDMI 2.1, mini DisplayPort, czytnik kart pamięci SD, jack combo 3,5 mm oczywiście również i jeszcze RJ45. I to ostatnie też jedno z większych złączy, a umiejscowione najbliżej nas z lewej strony. Widzicie jakąś różnicę? Że trzymam coś innego. Inny laptop z większym logo na środku. To jest Aorus 15, nowiutki Aorus 15 BSF. Dokładnie tak. No i teraz co? 15, tam był Aorus 5, to ten musi być co najmniej 3 razy lepszy. No oczywiście nie. Jeden i drugi laptop ma matrycę o przekątnej 15,6 cala. Nie wiem dlaczego jeden jest Aorus 5, drugi jest Aorus 15. Nie pytajcie mnie o to, nie mam pojęcia. Pytanie do Gigabyte'a, czemu tak nazwał te laptopy. Nie ma to znaczenia w tym wypadku, czy to jest 5 czy 15. To znaczy te modele z 15 w nazwie powinny być raczej nowe. Nie wiem, czy będzie jakiś nowy Aorus 5 z nową kartą graficzną. Też pytanie do Gigabyte'a. No ale wykonanie tego laptopa jest już lepsze. Mamy pokrywę z aluminium i spód też aluminiowy. Palmrest plastikowy. Waży dokładnie tyle samo, 2,25 kg, tak jak tamten Aorus 5. Chociaż tamten miał napisane, że waży 2,24, to od razu wam powiem, sprawdzę ile waży. Wracam z ważenia. Ten Gigabyte jest chyba po obiedzie, bo waży 2,4, a nie 2,25.
tak jak napisano w specyfikacji, a tamten waży, tamten jest po małym posiłku, waży 2,27, nie 2,24. Według mnie ten laptop wygląda lepiej niż poprzedni model, natomiast nie pod każdym względem. Lepiej wygląda na pewno dlatego, że ma gładkie krawędzie, nie ma tutaj żadnych jakichś wypukłości niepotrzebnych. Ładnie poprowadzony tył obudowy, wygląda to na smuklejszego laptopa, mimo że wysokość jest dokładnie taka sama. No i kolejna rzecz, jaka rzuca się w oczy, to mniejsza klawiatura, bez sekcji numerycznej. Ale mamy za to większy touchpad. Złączy jest prawie tyle samo, co w modelu Aorus 5. One są lepiej umiejscowione oczywiście w tym wypadku, bo na krawędziach są one dalej. Dwa USB-ki z prawej strony, 3.2. USB-C zwykłe, do transmisji danych tylko i wyłącznie. Na lewej krawędzi jeszcze jeden USB 3.2, jack combo 3,5 mm, a resztę mamy z tyłu, czyli RJ45, HDMI 2.1, ponownie mini DisplayPort, USB-C, ale tym razem Thunderbolt 4. No a w związku z tymi portami, to znaczy z przeniesieniem ich na tylną krawędź, doszło do tego, że ten laptop jest głębszy. On jest na szerokość prawie taki sam, 3 mm szerszy, natomiast jest głębszy, około 2 cm od Aorusa 5. Głośniki grają dla mnie tak samo w jednym i w drugim modelu, taka zupełnie przeciętna jakość jak w każdym innym laptopie, choć trzeba zaznaczyć, że są całkiem głośne. Bateria w obu Aorusach ma pojemność 99 Wh, a więc jest to w zasadzie największa bateria, jaką możemy w takim laptopie mieć. Oba Aorusy pozwalają na niecałe 5 godzin oglądania YouTube'a z maksymalnym podświetleniem ekranu, to oczywiście w najniższym trybie wydajności i z włączonym oszczędzaniem energii. No i oba te laptopy mają jeszcze jeden punkt wspólny, a mianowicie dysk SSD. W środku znajdziemy nośnik o pojemności 1 TB na interfejsie M2 PCI Express 4.0X4, a więc naprawdę bardzo szybki dysk. Zacząłem już płynnie przechodzić do wydajności laptopów, ale najpierw jeszcze co nieco o matrycach. Aorus 5 otrzymał ekran IPS w rozdziałce Full HD i bardzo wysoką częstotliwość odświeżania 240 Hz. Maksymalna jasność ekranu to okolice 300 nitów, a pokrycie barw to niecałe 100% sRGB. Jeżeli chodzi o Aorusa 5, ten posiada matrycę w wyższej rozdzielczości 1440p, ale za to z niższym, choć wciąż wysokim odświeżaniem 165 Hz. Jasność ekranu niemal identyczna, bo również wynosi około 300 nitów, natomiast odwzorowanie barw to niemal 100% DCI-P3. No i tak też dotarliśmy do testów. Zanim sprawdzimy GPU, najpierw CPU i to jest kolejna rzecz, którą te laptopy się trochę różnią. Aorus 5 SE4 ma procesor i7-12700H, natomiast Aorus 15 BSF ma najnowszą i7-13700H. Jedna generacja wyżej, ta sama liczba rdzeni wydajnych i oszczędnych, ale o 300 MHz wyższe taktowanie. Oba laptopy mają dokładnie te same limity energetyczne CPU, a są one również zależne od wybranego trybu wydajności. Aorusy mają aż 5 takich trybów, a ich wpływ na osiągi laptopów możecie zweryfikować na poniższym wykresie. Na słupkach znajdziecie także więcej szczegółów, takich jak moc procesora, taktowania, temperatury i hałas w każdym z trybów. Maksymalną wydajność zapewnia tryb Turbo, który jest jednocześnie najgłośniejszy. CPU pracuje wtedy ze stabilną mocą 70 W. Niewiele ustępuje mu jednak tryb dla twórców, który osiąga niemal ten sam wynik, a układ chłodzenia generuje 5 dB mniej. Nowa i7 jest trochę szybsza od swojego poprzednika. No i już za chwilę kluczowy punkt dzisiejszego filmu, a więc wydajność w grach. O ile lepszy od laptopa z RTX-em 3070, jest nowy RTX 4070. Podobnie jak w przypadku procesorów, to również będzie zależeć od nałożonego na karty limitu energetycznego. Wedle specyfikacji producenta, RTX 3070 w Aorusie 5 może osiągać moc 130 W. W praktyce jednak jest to 100-105 W w grach, a 130 karta osiągała tylko w stres teście Furmark. RTX 4070 w Aorusie 15 ma z kolei pracować z mocą nawet 140 W, natomiast w rzeczywistości tyle nie zobaczymy. W grach karta osiąga okolice 85-90 W i mówię tu naturalnie o wynikach osiąganych w najwyższym trybie wydajności. A kolejna rzecz, o której należy pamiętać przy porównywaniu laptopów w grach, to przełącznik MUX. Każdy z tych Aorusów ma naturalnie dwa układy graficzne, zintegrowane od Intela i dedykowane od Nvidia, ale tylko jeden z laptopów ma przełącznik MUX i jest to nowszy Aorus 15 BSF. Przełącznik ten umożliwia nam korzystanie z układu dedykowanego z pominięciem grafiki zintegrowanej, a to przekłada się z kolei na nieco wyższą wydajność. A zależy nam przecież na jak najlepszym porównaniu samych kart graficznych. W tym celu Aorusa 15 testowałem z wyłączonym MUX-em i to oczywiście Full HD, bo w 1440p oba laptopy były już testowane z monitorem zewnętrznym. A tu efekt jest taki, jakby przełącznik MUX aktywny był w obu laptopach. No to co? Sprawdźmy, jak działa laptop z nowym RTX-em 4070. We'll be right back.
Muszę przyznać, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, ale tak naprawdę, mówię całkowicie serio, spodziewałem się, że będzie inaczej, ale okazuje się, że zyskujemy całkiem sporo i to podwójnie, bo także za sprawą znacznie lepszej efektywności energetycznej. Podsumowując wszystkie testy w grach, laptop z RTX 4070 oferuje wydajność lepszą w Full HD o 19% i o 16% w 1440p, a z włączonym DLSS różnica będzie sięgać nawet 24%. Oczywiście należy pamiętać, że Aorus z nowym RTX-em ma także nieco lepszy procesor oraz pamięci RAM DDR5, a to również będzie miało swój wpływ na osiągane przez laptopa wyniki. Choć to raczej Full HD, bo testy w wyższej rozdziałce lepiej oddają samą różnicę pomiędzy kartami graficznymi. Dlaczego jednak powiedziałem, że zyskujemy nie tylko wydajnościowo, ale też za sprawą efektywności energetycznej? Przecież pomiędzy tymi kartami jest tylko 10 W różnicy i to akurat na korzyść RTX-a 3070. Tak jak powiedziałem przed testami, obie karty pracują faktycznie z niższą mocą niż ta deklarowana w specyfikacji laptopu. Na wykresach znajdują się właśnie te wartości, a więc 140 i 130 W. Natomiast obie karty pracowały w grach ze sporo niższą mocą. RTX 4070 w Aorusie 15 osiągał około 85 do 90 W, natomiast RTX 3070 w starszym Aorusie od 100 do 105 W. Czyli nie dość, że zyskujemy od 15 do ponad 20% FPS, to przy 15 W niższym zużyciu energii. No a skoro mamy mniejszą moc, a bardzo podobnie działający układ chłodzenia, to pojawia się jeszcze jedna, trzecia zaleta w postaci lepszej kultury pracy. Temperatury nowego Aorusa 15 są zaskakująco dobre, a jednego i drugiego laptopa dzieli w zasadzie przepaść. CPU w starszym modelu nagrzewa się do okolic 90 stopni, a GPU do niecałych 80. Wszystko zależy od wybranego trybu wydajności, jak i ustawienia prędkości wentylatorów. Nowy model laptopa wypada tu znacznie lepiej, a procesor osiąga nieco ponad 70 stopni, natomiast grafika nie dobija nawet do 80. Skąd te rozbieżności? No, to już jest chyba kolejne i ostatnie pytanie do Gigabyte'a, bo to właśnie on odpowiada za nałożone limity energetyczne. No i na koniec pozostaje jeszcze kwestia opłacalności nowych laptopów z grafiką RTX 4070. Ten Aorus 15 BSF kosztuje aktualnie 9,5 tysiąca złotych, więc nie ma co ukrywać, że nie jest to mało i jednocześnie więcej niż kosztowały na start laptopy z RTX-ami 3070. Ale czy w ogóle takiego Aorusa można rozpatrywać jako konkurenta dla poprzednika ze starszą kartą graficzną? No na pewno nie w tej cenie. To są zupełnie inne przedziały cenowe i jeśli ktoś szuka laptopa w granicach 7000, to nowy laptop od Gigabyte'a nie będzie w ogóle brany pod uwagę. Z drugiej strony, Aorus 15 BSF to najtańszy aktualnie laptop z RTX-em 4070, ale w podobnej cenie można dostać laptopy z inną kartą graficzną, a mianowicie RTX-em 3070 Ti. No i wydaje się, że to właśnie te laptopy są swoimi głównymi konkurentami w okolicy 9-10 tysięcy złotych. A co wy o nim myślicie? Dajcie znać w komentarzu, co o nim myślicie, czy wam się podoba. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia.